Cześć, z tej strony Dawid Kujawa, portal studyjny.pl. Znajdujemy się na ProLight & Sound 2016 we Frankfurcie nad Menem. No i trafiłem teraz na stanowisko Bayer Dynamic czy Bayer Dynamic, jak kto woli. No i jestem aktualnie przy ich najnowszym produkcie, czyli DT1770. Są to najnowsze, zamknięte, profesjonalne słuchawki. No, następca profesjonalnych, równie i bardzo mocno cenionych przez realizatorów dźwięku DT770, które są już dostępne od bardzo, bardzo dawna, no to jest rzekomo następca. No są to profesjonalne słuchawki, niewątpliwie, no i są naprawdę bardzo dobrze wykonane. Od razu na pierwszy rzut oka widać, iż jest to wysoka jakość, skóra i tak dalej. No bardzo elastyczne, tutaj ekspedient bardzo mocno również je przy mnie wyginął, więc staram się Wam to pokazać, ale mimo wszystko wolę nie ryzykować. No i są to słuchawki, przy których producent chwali się, iż zastosował technologię Tesla 2.0, która zapewnia zarąbistą reprodukcję brzmienia oraz redukcję szumów. No oprócz tego słuchawki, słuchajcie, posiadają potrójną warstwę membrany, dzięki czemu potrafią zejść naprawdę, naprawdę nisko. Jeżeli chodzi o odpowiedź częstotliwościową, jaką te słuchawki gwarantują, to jest to od 5 Hz do 40 kHz. Jeżeli chodzi o maksymalne SPL, jakie mogą z siebie wydusić, to ciśnienie akustyczne to 125 dB właśnie SPL. Bardzo niskie zniekształcenia, mianowicie mierzone przy 500 Hz wyniosły one około 0,05%. Jeżeli chodzi o wagę, to jest to 388 gram, tak więc nie jest to jakiś ogromny ciężar. Impedancja nominalna to 250 ohm, no i oprócz tego oczywiście w tej klasie pozłacane złącze mini jack. Oprócz tego producent wyposażył także w złącze mini XLR tutaj, które możemy odczepić i przyczepić w każdej chwili, jak nam się podoba. No dzięki temu możemy też łatwiej na przykład transportować te słuchawki. Słuchawki osobno, kabel osobno i tak dalej. Lub jeżeli w ramach potrzeb możemy oczywiście kupić podobny kabel, nieco dłuższy i tak dalej. To już w zależności od tego, jakie mamy potrzeby. No, słuchawki brzmią naprawdę wybornie, muszę Wam powiedzieć. I pewnie Was interesuje cena. Cena kształtuje się, dowiedziałem się, na poziomie tak 599 euro. No nie jest to mało, ale również nie jest to jakoś super dużo. Jak wiadomo, ile słuchawki potrafią również kosztować. Naprawdę Bayer Dynamic tutaj wyskoczył z tym produktem. No myślę, że robią konkurencję tym wszystkim słuchawkom wyższej klasy. Więc jeżeli chcielibyście się zaopatrzyć w słuchawki naprawdę wyższej klasy, poszukujecie takowych, no to polecam Wam między innymi przesłuchać te oto słuchawki, czyli DT1770. Powinniście być zadowoleni, ale to już też zależy od Waszych preferencji. To by było na tyle ze stanowiska Bayer Dynamic. Pozdrawiam Was serdecznie.